Na poważnie. Dziś w Trójce na poważnie wyjątkowe spotkanie z panią Lusią Ogińską, poetką, autorką 6 tomów patriotycznych pieśni Ksiąg Roztoczańskich Krasnali. Książki, która powinna być w każdym polskim domu. Autorki sztuki Zmartwychwstanie, nawiązującej do wesela Stanisława Wyspiańskiego. Autorki filmów U źródła prawdy, poświęconego ojcu profesorowi Mieczysławowi Krąpcowi, oraz filmu poetycko-historycznego Pieśń o wypędzonych. Autorki ilustracji do nowego wydania Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza. Lusia Ogińska. Wyjątkowe, nieznane, szerzej, wielkie zjawisko w polskiej kulturze. Poetka, malarka, kompozytor, autorka sztuk teatralnych i felietonów. Zapraszam do 23. Szczodry wieczór, dobry wieczór, Królu Niebieski, daj nam dzisiaj szczodry wieczór. Temu Królowi, Zbawicielowi, Trzej Królowie złoto, mirrę, kadzidło ofiarowali. Złoto króla, kadzidło kapłana, a mirra znaczyła mękę Pana. Dziękujmy wszyscy Panu Bogu naszemu, który przez swoje cenne narodzenie nas wszystkich z mocy szatańskiej wyswobodził. Jemu cześć śpiewajmy, Jemu cześć chwałę dajmy. Chwała Bogu naszemu. Gwiazda Jezusowi w obłoku, Józef stary z panieneczką przy boku. Hojże ino dana dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem. Już Maryja Jezulinka powiła, stąd pociecha dla człowieka jest miła. Hojże ino dana dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem. Pastuszkowie podarunki przywieźli, w koło szopkę o północy oblegli. Hojże ino dana dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem. Anioł pański kuranciki wycina, stąd pociecha dla człowieka jedyna. Hojże ino dana dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem. Kolędowanie staropolskie śpiewał Jacek Kowalski. Utwór zatytułowany Szczodry wieczór, gore gwiazda, zapisu Oskara Kolberga. Witam serdecznie w studiu panią Lusię Ogińską. Dobry wieczór. Przyznam się państwu, że ja już wielokrotnie próbowałem
doprowadzić do tego spotkania antenowego. Ciągle coś stało na przeszkodzie, tym bardziej jestem zadowolony. Czy pani już była w radiu w Trójce? Pierwszy raz jestem w radiu i bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję, czyli panie redaktorze. Pierwszy raz w audycji. Pierwszy raz mojej audycji, trójkowej audycji, tak. O, to tym bardziej jestem zadowolony. Proszę pani, Lusia, to jest zdrobniałe imię od... Od Lusi. Od Lusi? Tak. Jest osobne takie imię? Tak, na kresach bardzo często tak chrzczono dzieci. Zresztą no, nie ma się co dziwić, jeżeli jest Jaś Gawroński, pan, to i może być Lusia Ogińska. Tak, ten polityk, którego rodzina wyemigrowała w czasie wojny chyba do Anglii, Jaś. A ja myślałem, że to od Ludmiła skrót. Tak, jest napisane w Wikipedii, ale nie należy wszystkiego, co w Wikipedii jest napisane, brać dosłownie, bo tam jednak amatorzy często piszą do tego publikatora. Z dystansem zresztą do wszystkiego. Do wszystkiego. Ale czy do pani poezji też z dystansem? Zależy, jak bardzo człowiek poważnie podchodzi do historii polskiej i czy go interesuje. No bo jeśli tylko interesuje go baśń, jako forma, mm-hmm. jako zabawa formą i słowem, no to faktycznie no można tak to przeczytać, tak to odebrać. Natomiast jeśli chce dowiedzieć się czegoś o historii Polski, nie zawsze łatwej, to myślę, że musi się zgarbić. Czytelnicy moi, mimo że jest to baśń, to są ludzie najczęściej dojrzali, wbrew pozorom. No właśnie, bo trzymam książkę, pani książkę Wojenna sprawa Krasnala Łezki. No taki tytuł adresowany do dzieci prawie, że wszystkie ilustracje maluje pani przepiękną akwarelką. Na każdej stronie jeden albo dwa wspaniałe rysunki. Ale to jest książka dla dzieci, do dzieci, czy do dorosłych, czy może chyba rodzinna bardziej. Rodzinna. Jednak najlepiej byłoby, gdyby te pani wiersze, a będziemy się ich słuchać, gdyby ktoś starszy przeczytał dzieciom, prawda? A potem zajrzał na ostatnią stronę, tam jest legenda, wyjaśnienie, co się kryje. Przypisy. Przypisy są. Tak, tym bardziej, że w pani książce są nie tylko wyjaśnienia niektórych sformułowań, ale są też i źródła, z których pani korzystała, pisząc te wiersze poetyckie. Autentyczne nazwiska, autentyczne postaci, które występują w tych opowieściach. Pan akurat ma czwarty tom, no ale tych tomów jest, jak pan zresztą na samym początku wspomniał, sześć. W piątym tomie już jest wspomniany książę Józef Poniatowski, godebski poeta, Bitwa pod Raszynem, święty Stanisław Kostka. Szósty tom mówi również o historii Polski i o konkretnych postaciach, więc myślę, że można pogłębić i w taki sposób trochę inny podejść do historii. Tak, no właśnie to jest fascynujące w pani poezji. Szósty tom, Krasnal Batiaryga. No, Batiaryga to jest lwowskie określenie, prawda? Bo jest to opowieść o Lwowie. Tak. Na stulecie obrony Lwowa przez Orlęta Lwowskie napisana ta książka została w listopadzie, 1 listopada 1918 roku. Przecież zaczął się bój o Lwów, skończył się dopiero w maju 19 roku, więc to dosyć długo trwało. Tak. A czwarty tom, którego fragmentów będziemy słuchali, to związany jest z Zamojszczyzną, z Roztoczem. Skąd to umiłowanie tego regionu właśnie? Roztocze. Czym jest dla pani Roztocze? Przede wszystkim jest moim domem, dlatego że ja się tam wychowałam i znam Roztocze bardzo dobrze. Zresztą niewiele osób wie, że Roztocze sięga aż do środkowego Lwowa. Tak, że Roztocze aż tam sięga. To jest ta wyżyna, tak, która kiedyś wiele, wiele milionów lat temu wystawała ponad dno morskie i miała kształt, no jak to się nazywa, tam gdzie nurkowie nurkują w poszukiwaniu różnych ciekawych zwierzaków. No, państwo wiedzą,
No to może podpowiedzą właśnie. W każdym razie Roztocze dzisiaj, w tej formie, w której ja znam Roztocze, to jest to szczególny teren, szczególny region, w którym serdecznie bardzo polecam odwiedzenie Roztocza, bo tam jest wszystko. Tam jest cała Polska w pigułce. Tam są jeziora, rzeki, pagórki, lasy, puszcza, bagna. Wszystko tam jest. I jest coś, co jest chyba najważniejsze. Tam jest jeszcze Polska. No, to była dawna Polska centralna. Zresztą w tamtych rejonach... To można zauważyć, ludzie posługują się bardzo ładną, piękną polszczyzną. Tak, trochę zaciągają, ale to prawda. Ale oprócz tego to są inni trochę ludzie. Pan tam wejdzie dzisiaj jeszcze z szlakiem turystycznym, przejdzie się pan i skręci gdzieś do chałupki, to pana przyjmą tak jakby pana dwa dni temu nie było. Przyjmą pana, dadzą kwaśnego mleka, świeżego chleba, porozmawiają do dzisiejszego dnia. Ludzie nie zamykają tam często drzwi na klucz, bo to jest kwestia mentalności i tego, że tam są po prostu dobrze ludzie. Mm-hmm. W pani księdze roztoczańskiej Krasnali mówią, opowiadają swoje historie nie tylko ludzie, dorośli i dzieci, ale jakieś skrzaty, a nawet zwierzęta, ptaki, psy. Dlaczego mówią ludzkim głosem? Bo bajka, w bajce wszystko jest możliwe. I dzięki tej formie mogłam przekazać treści, które trudno było mi, by włożyć w usta człowieka. One by się być może strywializowały, być może byłyby nie tak ciekawe. Jednak jeżeli opowiada Krasnal ze swojej perspektywy, gdy ogląda obóz przejściowy w zwierzęcu, w którym ginęły dzieci za mężczyzny i widzi to nieszczęście, to jest to jednak inny typ widzenia, inny typ języka, inny obrazek niż miałby to opowiedzieć dorosły człowiek, czy nawet świadek tamtych zdarzeń. Myślę, że przez tę formę uniknęłam takich truizmów. I jest to, zresztą mi ludzie mówią, że przez to, że czytają baśń, z jednej strony uczą się tej historii, a z drugiej strony ta historia staje się coraz bardziej atrakcyjna. Nie jest tak wyłożona surowo. Więc można różne zabiegi robić. W szóstym tomie występuje dwóch księży, zresztą autentyczne postaci. To są ksiądz Jarosław Szymczak i ksiądz Wiesław Jankowski, związani z Łomiankami, z Instytutem Świętej Rodziny. Ojca Kazimierza Majdańskiego, wspaniałego kapłana. I tam oni w tym szóstym tomie idą przez Roztocze, gubią się w lesie roztoczańskim i po wielu perypetiach otrzymują nić z płaszcza Matki Bożej. I tą nicią zaszywają pysk diabłu. Po czym oczywiście różne przygody przeżywają później, po czym spotykają zwierzęta, właśnie Babę Jagę, Apolonię, która jest główną bohaterką, bardzo ważną tutaj. I w tym szóstym tomie prześlizguje się jedynie święty Józef. I w pewnym momencie właśnie jeden z tych księży pyta: no dobrze, ale skąd ten święty Józef tutaj? I Baba Jaga tłumaczy, no bo w bajce wszystko jest możliwe, tak? No powiększyła pani możliwości twórcze w ten sposób, wręcz nieograniczony. Proszę państwa, spróbujmy się przekonać. Ja proponuję, posłuchajmy pierwszą część, zresztą sama się zapowie, Fijołeczek Roztoczańskich. I poznamy kilku bohaterów Księgi Czwartej autorstwa Lusi Ogińskiej. Fijołeczki Roztoczańskie. Dla mnie wtedy świat się zamknął w małym, pokrzywdzonym dziecku. Apolonio, bądź tak dobra, daj mi wody w naparsteczku.
Baba wodę rozlewała, drżał jej głos, trzęsła się ręka. Jezu Chryst, nie wiedziałam o tych dzieciach, o ich mękach. Wujcio łapą trącił łezkę. Nie przerywaj, mów, mów wszystko. Każdą chwilę muszę poznać. Zawarczało stare psisko. Każde słowo zapamiętam, aby je przekazać Lusi. Ona całą tę historię w wierszach upamiętnić musi. Łezka westchnął. Wszystko powiem, a wy się wsłuchujcie bacznie. W mej prawdziwej opowieści teraz się najgorsze zacznie. Okolice roztoczańskie, puszcza rośnie w ciągłym szumie. Najpiękniejszy jest to koncert, tylko słuchać trzeba umieć. Dostrzec trzeba perełeczki. Jacni świeżość, Józefowa, w krasnobrodzie wody nabrać, rocha dłonie ucałować. Kto Roztocze dobrze poznał, ten zna piekło i strop nieba. Kto choć raz Roztocze widział, temu więcej nic nie trzeba. Tam się czasem Pan Bóg kąpie w leśnej głuszy przy strumieniu. Anioł sfruwa tu na urlop, by spać w sadzie, w dzikim cieniu. Ale było tu inaczej, w piekle wojny, śmierci grozie. Tam w zwierzyńcu roztoczańskim obóz był, a w tym obozie... Bezlitosne dni mijały, obóz do cna przepełniony, Niemcy ciągle dowozili wysiedleńców przerażonych. Skrzaty były bardzo głodne, trwając przy swych dzieciach małych. Pójść do lasu, na jagody, jeść, gdy dzieci nic nie miały? Helcia się trzymała dzielnie, nawet innych pocieszała. Całowała dłoń babciną. Może babcia by coś chciała, może coś upiorę, zrobię. Czemu siedzisz tak, braciszku? Nie zasypiaj, nie zasypiaj. Zrób coś, pacałyszko. Pacałycha gwizdać zaczął, w lot zrozumiał, co się dzieje. Wawrzek, taką zrobię minę, że ze śmiechu oszalejesz. Babciu, wstyd przynosisz skrzatom. O, nie machaj ręką na mnie. Kto ma w dzieci wlewać wiarę? Oj, niedobrze, oj, nieładnie. Z małym Wawrzkiem coś się stało. Buzia zbladła jak lilia. Padł na ziemię, bił piąstkami. Ja ich wszystkich pozabijam. Pozabijam wszystkich Niemców. Chłopiec w górę wznosi piąstkę. Babcia dłoń na czole kładzie. Boże, Boże, ma gorączkę. Pójdę zaraz po lekarza. Wawrzku, zostaw to klepisko. Oczy chłopca pociemniały. Pozabijam za to wszystko. Tekla wstała, chce wyjść na dwór. Helciu, po doktora biegnę. Cicho, cicho, Wawrzyniątko, moje chore, moje biedne. Już zbliżyła się do progu, gdy w baraku ścichło wszystko. Rosły Niemiec stał przed drzwiami, znany wszystkim, był sadystą. Straszna tkwiła w nim natura. Czarna, wściekła, opętana. Nene dano mu przezwisko. Przybył z Łodzi lub z Poznania. Stanął, tekli drzwi zasłonił, by nie mogła wyjść z baraku. Nene, chcesz szpaciren, babo? Dość szpaciren dla Polaków. Z ust babcinych płynął pacierz. Nene, stara, co ty robisz? Ja się modlę, szepce babcia. Niemożliwe, ty się modlisz. Podejdź do mnie, ty się nie bój.
ty się do mnie módl. No, klękaj! Pięścią trącił babcię w głowę. Nie ma Boga! Zapamiętaj! Lekko zwolnił psa ze smyczy. Wilczur tylko na to czekał, wychowany, wyszkolony do ataków na człowieka. Pies zażarcie rwie sukienkę. Niemiec się głupawo śmieje. Good, good, pesek. No, come here. Nene, nene, starej nejec. Helcia kwili, rączynami przytuliła głowę brata. Wawrzek, proszę cię, nie choruj. Gdzie jest wojsko? Gdzie jest tata? Pacałycha się przybliżył. Proszę cię, Helenko moja, bądź cierpliwa. Pobiegniemy, sprowadzimy wam doktora. Dał kuksańca mi pod żebro, wyskoczyliśmy na piasek. Trzeba się spieszyć, trzeba ratować Tekle i dzieciaki nasze. Już wbiegamy w niską trawę, skrzat na ustach, palec kładzie. Ku nam zbliża się wartownik, jest już blisko, cicho, skrzacie. Kępy trawy, suche, rzadkie, nawet mysz się nie ukryje, a wartownik już jest przy nas. Strach obręczą ściska szyję. Niemiec stanął tuż nad nami, krasnal mówi z wielką swadą. Szwab zdejmuje broń z ramienia, jednak słucha go z uwagą. Pies poszarpał starszą panią, przed barakiem leży chora, a w baraku mały chłopiec, jemu także trza doktora. Niemiec się rozejrzał w koło. Prędko wróćcie do baraków, zaraz znajdę wam doktora, a wy biegiem do dzieciaków. Szybciej, szybciej, sznela, sznela. Przyjdzie doktor, obiecuję. Już nie wierzę w krasnoludki, bo dorosłem. I żałuję. Obaj mknęliśmy jak strzały. Myśli wirowały w głowie. Boże nasz, to niemożliwe. Niemiec to jest także człowiek? Jaskółeczki nadleciały ponad ziemią bardzo nisko. Nie lękajcie się, krasnale. Pan Bóg z nieba widzi wszystko. Widzi podłych, widzi dobrych. On zna Niemców i Polaków. Pan Bóg z nieba wszystko widzi. O tym mówi szczebiot ptaków. Wysłuchaliśmy fragmentu Księgi Roztoczańskich Krasnali, Księgi IV Lusi Ogińskiej. Lusia Ogińska jest gościem Trójki na Poważnie. Proszę pani, pisze pani, słyszeliśmy zresztą, obóz był, a w tym obozie. To jest obóz w Zwierzyńcu, w powiecie zamojskim, nad Wieprzem, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. W latach 40-44 był tam obóz niemiecki dla przesiedlonej ludności zamojszczyzny, wcześniej dla jeńców francuskich, ale to był taki krótki okres. I rosyjskich. A potem obóz niemiecki dla ludności zamojszczyzny. 24 tysiące ludzi przeszło przez ten obóz, a najgorsze było to, że tam trafiły właśnie te dzieci. Tak, te dzieci trafiły tam. Obozów takich było kilka. I nie tylko na Zamojszczyźnie. Przecież obóz dla dzieci był pod Łodzią i Jugendamt tam mocno działał. Tak. Natomiast jeśli chodzi o ten obóz, o którym pan wspomniał w Zwierzyńcu, on jest mi doskonale znany, ponieważ w tej chwili tam stoi kościół garnizonowy. Proboszczem jest tam wspaniały ksiądz Błażej Górski. I z racji tego, że po wojnie był deficyt, wszystkiego było brak, to ludzie rozkradli te deski, z których były baraki zbudowane i został goły plac. I żeby upamiętnić to miejsce potworne, to postawiono właśnie kościół. W tym kościele można obejrzeć taką makietę
tego obozu. Wisi tam również, zapraszam szczególnie do tego kościoła, wisi tam również, można obejrzeć Matkę Boską, obraz Matki Boskiej, dzieci za mężczyzn. W Zwierzyńcu zresztą, w Roztoczańskim Parku Narodowym przy muzeum, stoją takie przytuliska. To są domy, w których są jest prezentowane życie krasnoludków. Są to rzeźby, meble, ukazuje się, jakie są te krasnoludki, kogo goszczą, co czytają, co jedzą. Te rzeźby i te przytuliska całe, no to powiem, że jestem autorem tego i chętnie tak zapraszam, serdecznie zapraszam. No, roztoczańskie krasnoludki, to jednak co by nie powiedzieć, mam z nimi dosyć mocny kontakt. Jestem tylko ich skromnym kronikarzem i piszę tylko prawdę. Tak, tak, przypomniało mi się, 7 tysięcy dzieci przeszło przez ten obóz, tak można znaleźć. Z czego 500 uratowała Róża Zamojska i Jan Zamojski. Tak. Z narażeniem życia. Też należy o tym pamiętać. Tak, to jest ostatni ordynat. Potem jest zresztą więziony przez komunistów po wojnie. Zgadza się. A 200... dzieci w wyniku tortur, ciężkich warunków straciło tam życie. No może te krasnale mogą bardziej zwiedzającym to muzeum uświadamiać, że to były takie małe właśnie krasnale. Proszę pani, jest w tym fragmencie, którego słuchaliśmy, pojawia się zły Niemiec, Nene, ale pani się dowiedziała, jak się nazywał ten Niemiec? Proszę pana, to jest autentyczna postać. Był to prawdopodobnie, no nie ma tak dokładnych jakichś informacji jakichś, ale jest to jakiś, to był kryminalista zwyczajny z Poznania właśnie. Z Łodzi, pisze pani. Z Łodzi lub z Poznania, bo to tak? Pewności nie ma, tak? Mhm. I dlaczego on się nazywał Nene? Pan Marian Bronikowski, który przeszedł ten obóz, miał 16 lat i w moim filmie Pieśń o wypędzonych daje świadectwo, czyli 16-letni chłopiec już naprawdę dużo pamięta, opowiadał, że go widział. Widział go i on był po prostu sadystą. On potrafił topić w latrynach dzieci na oczach matek. I przez to, że był bokserem przed wojną, no to wiadomo, że 3, 4, 5, 2-letnie dziecko nie miało z nim szans i tak. On zabijał na oczach rodziców te dzieci, tak. I sprawiało mu to satysfakcję. Podaje pani w przypisach, że to był Unterschaftsführer Arthur Schütz. Z Poznania. Chodził z bykowcem. No i tu wymienia pani także innych gestapowców, sadystów z tego obozu i ich nazwiska. Tak, jeden tak. Z nich to był późniejszy naczelnik obozu w Oświęcimiu, przeniesiony, awansowany, tak zwany awans dostał. Tak. I trzech Ukraińców też było, współpracujących z Niemcami. To o tym, proszę państwa, obozie, warto o tym pamiętać, jeśli znajdą się państwo na Roztoczu, o którym tak pięknie chciałem powiedzieć, a w pewnym momencie się zaciąłem, ponieważ nie mogłem sobie przypomnieć, że to, co chciałem powiedzieć, nazywa się Rafa Koralowa. Kiedyś tam, miliony lat temu, teren wyniesiony spod dna w górę był pięknym miejscem właśnie do rozwoju rafy. I ślady tego zostały po dzisiejszy dzień w ziemi. Przede wszystkim tak. Żyzna ziemia, ogromnie żyzna, do tego stopnia, tak. Że Niemcy w czasie wojny wagonami zdzierali tę ziemię, tę wierzchnią warstwę ziemi, wagonami wywozili do Niemiec. Tak. Proszę pani, to co się działo na mężczyźnie, to była zaplanowana polityka. W niemieckich opracowaniach pojawił się taki artykuł autora, nie pomnę nazwiska, wielki autorytet, antropolog, historyk, który przekonywał, że na Zamojszczyźnie w czasie wędrówki ludów pewne plemię germańskie zostało tam.
W związku z tym miejscowa ludność różni się od polskiej pozostałej, bo ludzie mają niebieskie oczy, bardzo dużo jest blondynów. Tak to uzasadniał wyrzucenie Polaków z tych ziem, tych, którzy przeszkadzali osiedlaniu się Niemców. Bo na tych terenach miał powstać całe zaplecze do przyszłego przesiedlania się Niemców na Ukrainę. Oni się mieli przygotować, rolnicy, nauczyć się i tak dalej, a potem mieli ruszyć na Ukrainę. I kiedyś w telewizji, w TVP Historia prowadziłem audycję poświęconą dzieciom za mężczyzny i miałem wśród gości trzy piękne panie. A wiem, że pani też dotarła do świadków. Tych dzieci, tak, do świadków. To były trzy panie, tak ładnie ufryzowane, ale coś mi strzeliło do głowy i zapytałem się, czy panie jako dzieci, czy panie były blondynkami? Ach, bo zobaczyłem, że mają niebieskie oczy. I tak strzeliłem. A ona, jedna z nich, a skąd pan wie? Tak, tak, byłyśmy blondynkami. I to były właśnie dziewczynki wywiezione stamtąd do Niemiec, które miały tyle szczęścia, że po wojnie upomniały się ich rodziny i udało się odnaleźć i wróciły do Polski. Proszę pana, 200 tysięcy dzieci zostało ukradzionych Polakom. Z tego do Polski wróciło 15 tysięcy dzieci. Co się stało z resztą? Oni dzisiaj są starymi Niemcami, nawet nie wiedzą, że są Polakami tak naprawdę. To znaczy jakieś rodziny przygarnęły. I jeżeli chodzi o to, co pan powiedział o tym, że różnili się według tego antropologa ludzie z Zamojszczyzny. Typowy, wiele było przecież blondynów z niebieskimi oczami i też ludzi o brązowych oczach. To jest, jak się chce psa uderzyć, to się kij znajdzie. Znaleźli taki argument, a nie inny. Jest to oczywiście bzdura. Jest to zawsze była, jest i będzie polska ziemia. A chodziło też o to, żeby wywieźć te dzieciaki i sobie rasę poprawić, no, krótko tak, mówiąc. Ideologia rasistowska szukała uzasadnienia dla swoich zbrodniczych planów. No i te panie opowiadały bardzo ciekawą historię. Pani też pewnie nasłuchała się tych opowieści, bo powrót do Polski nie był taki prosty. No, dziecko niewiele pamięta, jeśli ma 3-4 lata czy 5 lat, prawda? Ja nie tylko się nasłuchałam, ale stworzyłam film, o którym pan wspomniał, Pieśń o wypędzonych. Jest to dokument, w którym ci ludzie występują. Tam występuje, tak jak wspomniałam, 16-latek, ale i 2-latek, który był w Warszawie ukradziony, w Warszawie na Pradze, ukradziony z transportu, przepłaceni Niemcy zostali złotem i to dziecko zostało w tej rodzinie, mimo że już po wojnie odnaleziono jego biologiczną rodzinę. I proszę wyobrazić sobie ten dramat, tą tragedię dzieciaka, który ma 8, 10, 12 lat i w zasadzie wychowany został przez mamę, tatę, o nich tak uważał, a tutaj biologiczna rodzina się upomina i cóż ma, co on miał zrobić, ale studia skończył pan Dziurcz Janusz i jego dramat i tysięcy takich ludzi, tego nie można przeliczyć na żadne pieniądze. I oczywiście dzisiaj można mówić, że to my byliśmy sprawcami. No a te małe dzieci też byli sprawcami? Tak, dlatego powinniśmy znać swoją historię i dlatego pani postanowiła tę historię przenieść na papier i w postaci wierszy, wcale nie takich rymowanych. To ciekawe, że one się tak nie rymują, tak jak to się mówi popularnie, częstochowsko, prawda? Ale może posłuchamy jeszcze jednego fragmentu. Tak, tym bardziej, że przepięknie to interpretuje pan Ryszard Filipski. Miałam przyjemność ogromną reżyserować to słuchowisko. Dosyć zdyscyplinowany aktor, pozdrawiam. Dobrze, pozdrawiamy, oczywiście, że tak, panie Ryszardzie. To jeszcze posłuchamy teraz fragmentu ciągu dalszego tej opowieści Krasnala Łezki, część druga. Thank you.
Ciemna noc, księżyca nie ma, tylko gwiazdy migotały. Do baraku wszedł mężczyzna, szary człowiek, wynędzniały. Był lekarzem, zwał się Smutek. Chudy, umęczony wielce, spał niewiele, niosąc pomoc. Nosił także smutne serce. Doktor wszystkim zbadał tętno. Co z nim będzie? Pyta Tekla. Doktor spojrzał w oczy Wawrzka. Nic nie zrobię. Nic bez lekarstw. Ja sam nic tu nie poradzę. Musi jechać do szpitala. Helcia trzyma ręka w Smutka. Proszę pana, proszę pana, niech pan babcię uratuje i braciszka uratuje. On się wcale nie porusza. Choć mu szepce, choć całuje, choć mu mówię, tatuś wróci. Mówię szeptem, bez hałasu, aby nikt nas nie podsłuchał. Tatuś z wojskiem przyjdzie z lasu. Ciężko wzdychał doktor Smutek. Płacz, córeńko, nie pomoże. Jutro znajdę jakieś leki i tu wrócę. Boże, Boże. Jan Zamoyski, jego żona, pomoc niosą wam w obozie, a i ludzie z okolicy coś pomogą. Jutro może. Barak wielki, duszno bardzo, każdy tu oddycha z trudem. A on przecież nic nie może, doktor Smutek, doktor Smutek. Ta noc zdała się wiecznością. Stałem w oknie już czas długi. Helcia też nie może zasnąć. Ciągle tylko pacierz mówi. O Maryjo Okodeńska, nie zostawiaj swoich dzieci. Zabierz, zabierz nas do siebie. Głos dziecinny w ciemność leci. Wawrzek zerwał się z posłania, oczy wielkie, przerażone. Rączką bije się po twarzy. On tu idzie, w naszą stronę. Wawrzku, tam nikogo nie ma. Cichaj, cichaj, słuchaj babci. Nie widzicie? On tu idzie. Nenę idzie. I pies straszny. Chłopiec rzuca się i krzyczy. Dzisiaj, dzisiaj, zaraz zginę. On utopił małą Jadzie. Nenę topił ją w latrynie. Szepce Tekla. To już koniec. Na nic cała nasza troska. Wawrzek wiedział, wszystko wiedział. Zabierz nas stąd, Matko Boska. Helcia szmatkę zamoczyła, kładzie ją na czole Wawrzka. Luli, luli, siroteńko, zaśpiewała rzewnie babcia. Za oknami puszcza szumi, ptak zakwilił na sosence. Śpi, syneczku, luli, 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 sieroteńce. Jasny promień liznął chmury, szarość legła wśród baraków. Helcia ku nam twarz zwróciła. Jak to jest ze śmiercią z krzatów? Bo wiem tylko, jak się rodzą, jak nam pomóc się starają. Jak wygląda śmierć krasnali? Czy w ogóle umierają? Umierają tak jak wszyscy, pacałycha szepce Helci. Nas tak samo obejmują prawa życia, prawa śmierci. Tylko u nas to wygląda, można rzec, trochę inaczej. Krasnal umilkł, milczał chwilę. Jak wygląda? Powiedz,
skrzacie. Skrzaty mogą żyć przez wieki, setki lat żyć mogą nawet. Często jednak umierają przez chorobę lub wypadek. Łatwo zabić krasnoludka, bo jest delikatny bardzo. Można zdeptać go niechcący lub zadusić go pogardą. Dziś krasnale w puszczy żyją. Tylko w puszczy są bezpieczne. Las ma skrzaty pod ochroną. Są więc skrzaty długowieczne. Krasnal oddech wziął głęboki. Znane też jest prawo żywe, Boże prawo, tajemnicze, smutne, ale sprawiedliwe. Rzecze prawo, jeśli dziecię, które swego skrzata śniło, nie dożyje dorosłości i dzieciństwa nie przeżyło, jeśli takie dziecko umrze, co się często zdarza teraz, wtedy ten wyśniony krasnal z owym dzieckiem też umiera. Słuchaliśmy Księgi Roztoczańskich krasnali Lusi Ogińskiej. Drugi fragment i ostatni. Jesteśmy bowiem Państwu winni wyjaśnienia pewne. Tu pojawia się doktor Smutek. Kim był doktor Smutek? Bo nazwisko takie bajeczne. To był pseudonim jego. Teraz w tej chwili panu nie powiem, jak on miał na nazwisko. Tam jest napisane w przepisach. Natomiast jest to autentyczna postać. Jest to lekarz, był to lekarz z Biłgoraja. Człowiek, który z narażeniem życia, zresztą tam się przewija wiele osób, bohaterów takich zwyczajnych, którzy, jak to dzisiaj się mówi, nie noszą peleryny. Na przykład kobiety zwierzynieckie, w ogóle ludzie w zwierzyńcu z narażeniem życia tym dzieciom podawały chleb, szklankę mleka przez druty. Niejednokrotnie wiadomo, co za to groziło. Po prostu śmierć. I tak jak już wspomnieliśmy, Różę Zamoyską, Jana Zamoyskiego, ale takich ludzi było masę. Tam między innymi wspominam tylko w późniejszych trochę częściach kolejarzy, którzy przecież zachowali się jak prawdziwi bohaterowie. Tak. Bo los tych dzieci był dalej taki. Jechały po prostu do Niemiec. Część... Nie wszystkie. Jeżeli właśnie nie miały tych niebieskich oczu, nie miały tego blond włosów lub były za stare, no to jechały na roboty. Natomiast takie, które się nie nadawały do zgermanizowania, no to po prostu były likwidowane. Świadkowie opowiadali, że w czasie wojny, gdy bardzo dużo dzieci, bo to w bydlęcych wagonach, nikt tego nie ogrzewał, tych wagonów, to w czasie wojny, gdy marzły, zamarzały, umierały dzieci, to widłami Niemcy wyrzucali zwłoki tych dzieci. Tak, i do obozów trafiały też. Do Majdanek, do Oświęcimia, tak. Do obozu przejściowego w Łodzi i do Niemiec. Wspomina też pani Matkę Boską Kodeńską. No, to ona jest właśnie związana z Roztoczem, zresztą wspaniałą historią opowiedzianą przez Zofię Kosak-Szczucką. Sprawiedliwa wina. Błogosławiona wina. Niesamowita historia. To kryminał jest. Tak. To jest wspaniały Michała kryminał. Sapiechy, tak. Który wykradł ją z Watykanu. Piusa tak zwanego. Tak. Zresztą kopię, bo obraz powstał na podstawie rzeźby. Łukasza Ewangelisty. Tak, z Matki Guadalupy, Matki Boskiej Guadalupskiej. No, nie będziemy o tym powiadać. Błogosławiona wina, Zofia Kosak-Szczucka. Można tę książkę dostać. Ale pisze pani na dalszych kartkach swojej księgi. Skodnia do was przyleciałam. Zaraz z rodziną nietoperzy. Żyliśmy tam w Bazylice właśnie na Kodeńskiej wieży. Jedna rzecz mnie tutaj trapi. Powiedz mi, jeżeli możesz... Czy po wojnie odkopałeś wizerunek Matki Bożej? A co będzie, gdy znajdziemy próchno miast obrazu tego? Leży lat ponad 60, cóż pozostać mogło z niego? I pod czereśnią znajdujemy obraz, skrzaty owinięty białą chustą,
dobiega jakby z wioski. To jest matka Tokodeńska, opiekunka polskich rodzin. Proszę pani, a skąd ta historia? Prawdziwa czy wymyślona? Otóż proszę sobie wyobrazić, że pan, jeden ze świadków, pan Jan Makuch, który już nie żyje, opowiedział mi taką historię, że w czasie wywózek Niemcy kazali zostawić, tam 5-10 minut mieli na spakowanie tobołków, co wpadło pod ręce, to wzięli. Natomiast gdy wrócili już po wojnie z rodziną, udało im się razem jakoś odnaleźć, tam w domu nie było niczego. Niczego kompletnie, nawet okiennic, niczego, klepisko i został jedynie obrazek. I ja tutaj, to trzeba w kontekście pewnym czytać. To znaczy, nie da tak w oderwaniu od całości książki. Ja myślałem, że chodzi o ten słynny obraz w Kodniu. Nie, obraz w Kodniu był w Kodniu. Tak. Tylko w jakimś tam krótkim okresie czasu w Częstochowie, prawda? On był tak jakby przeniesiony. A to była po prostu kopia tego obrazu. Tak jak w domach na wsi się miało. Ja ją po prostu, Matkę Boską Kodeńską, niezwykle cenię. Bardzo kocham, bo w latach międzywojennych ona była, no teraz już troszkę może mniej i niesłusznie, ale całymi rodzinami, furmankami przyjeżdżano, bo była to opiekunka rodzin polskich i słynąca cudami zresztą. Więc chciałam ją przypomnieć, chciałam troszkę nawiązać do tego pięknego obrazu. Więc natomiast w szóstym tomie pojawia się już Matka Boska Roztoczańska. I jest to opiekunka dobrej, mądrej i prawdziwej baśni. Jej rzeźba będzie znajdowała się w Zwierzyńcu. W tej chwili jej rzeźbę można obejrzeć w Niepokalanowie u ojców franciszkanów w księgarni. Także zapraszam, jeśli ktoś miałby ochotę zapoznać się z Matką Boską Roztoczańską. Tak, no dziękuję bardzo za to wyjaśnienie, bo pomyślałem sobie, no nic o tym nie wiem. Byłem w Kodniu, oczywiście, że tak przepięknie odrestaurowana, odmalowana bazylika, obok niej ogród, księgarnia z książkami, filmami. Można się zapoznać z historią właśnie Roztocza i tamtych terenów. Przewodnicy mówiący kilkoma językami. No ojcowie oblaci bardzo pięknie opiekują się tą bazyliką. To wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe. Naprawdę. Wyjątkowe. A ten obraz po prostu wisiał w chacie wiejskiej, a rodzina postanowiła go na wszelki wypadek owinąć w białe płótno, zakopać, schować. Tak. Opisałam to w ten sposób, żeby pokazać, że jeżeli coś się kocha, to się nie zniszczy. To nie ulegnie zniszczeniu. Ta miłość, symbolem tego był obraz Matki Boskiej Kodeńskiej. Jeszcze, jeśli mogę, bo bardzo będę miała do siebie żal, że tego nie powiedziałam, jedno zdanie. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana Wojciecha Zielińskiego, który jest autorem, kompozytorem przepięknej muzyki do tego słuchowiska. Tak. Tak. Jest to muzyka, która obrazuje niezwykle to, co chciałam przekazać w tych strofach wierszy i serdecznie go pozdrawiam. Trudno sobie wyobrazić poezję bez muzyki. Bardzo dobrze, że jest możliwość odtworzenia tego na antenie. Bardzo dobrze, że... W tej chwili właśnie pracuję nad szóstym tomem, nad słuchowiskiem, żeby to powstało, bo wydaje mi się, że warto. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, ten szósty tom, do którego wracam, żebyśmy się nie skupili tylko na tym czwartym, bo ich jest przecież sześć i każdy mówi o czym innym. Pierwszy tom mówi o wierze, drugi o miłosierdziu, trzeci o nadziei, wiara, nadzieja, miłość. Czwarty, przy którym jesteśmy. Piąty, tak jak wspomniałam, o Raszynie, o zaborze austriackim w Galicji, życiu świętego Stanisława Kostki, a szósty to niedawno powstał, dlatego może takie najbardziej ukochane dziecko. Krasnal Batiaryga mówi właśnie o obronie Lwowa, ale nie tylko, o 43 roku na Podolu w Wołyniu, o tym, co się tam działo. Bo widzi pan, przy tym całej tej poprawności politycznej, która nas otacza i dusi, i knebluje usta, nie mówi się o tym, że co się działo w czasie wojny ze strony ukraińskiej, że 200 tysięcy Polaków zostało w sposób bestialski, okrutny, nie do wyobrażenia zamordowanych. Mówi się, ale nie bardzo wszędzie. Mało, bardzo mało.
I były obchody stulecia, prawda, niepodległości. Ja nie słyszałam, żeby mówiąc zbyt wiele o obronie Lwowa. Nawet proszę sobie wyobrazić, 50 tysięcy Ukraińców zginęło z rąk Ukraińców, a ci Ukraińcy ratowali Polaków. Tak. Chociażby z tego powodu też powinna się należy. Też im się należy pamięć, bo to są ci sprawiedliwi, którzy ratowali Polaków. Ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec. On przeżył, jego rodzina przeżyła dzięki Ukraińcowi, który ich w stodole ukrył. Dlaczego się o nich nie mówi? Tak. Bardzo się cieszę, że pani o tym mówi. I mówi to do całych rodzin. Do rodziców, do dzieci, którzy mogą też tę historię smutną, ale najważniejsze, że prawdziwą, że mogą ją poznać. Pani Lusiu, nasz czas dobiega końca. Niemożliwe. Tak. Ja tak, się dopiero rozkręcałam, proszę pana. To dobrze, spotkamy się jeszcze. Proszę państwa, Lusia Ogińska, poetka, malarka, gość Trójki na Poważnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się, Wojciech Reszczyński. Dobranoc.